Cześć, tutaj Michał z Otwartych Klatek. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy opowiedzieć Wam o pewnej części naszej działalności, która mimo, że nie jest może za bardzo widoczna, ma bardzo duże znaczenie dla zwierząt. Proszę usiąść. Otwieram rozprawę przed sądem okręgowym. To dzięki postępowaniom sądowym możemy dążyć do ukarania hodowców źle traktujących zwierzęta. Jednak nie działa to tylko w tą stronę, my także znaleźliśmy się na ławie oskarżonych. Za co? Tego dowiecie się właśnie w tym odcinku. Rozsiądźcie się więc wygodnie, a my opowiemy Wam o trzech historiach, w których walczyliśmy o dobro zwierząt w sądzie. Zaczynamy! Na co dzień nie widzimy tragedii zwierząt zamkniętych za murami ferm. Hodowcy robią wszystko, by ukryć te obrazy, a praca aktywistów śledczych to często jedyny sposób na to, by dowiedzieć się o tym, co dzieje się na fermach. Niestety, za pokazanie tego, co tak naprawdę powinno być jawne, trafiliśmy na ławę oskarżonych w 2013 roku, kiedy to Otwarte Klatki dopiero zaczynały działać. Dwójka naszych aktywistów, Julia i Paweł, udokumentowała warunki panujące na fermie norek w Pawłowie. Ferma ta należała do polskiego króla norek, czyli Rajmunda Gąsiorka. Rajmund Gąsiorek jest jednym z największych hodowców, jest prezesem Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych. Opublikowane przez nas materiały pokazały skandaliczne warunki na fermie. Paweł uwiecznił na zdjęciu norkę z głęboką raną na głowie. Zwierzę było apatyczne i po prostu czekało na swój koniec. Obrazy konających poranionych zwierząt trafiły do mediów i uruchomiły dyskusję o zakazie hodowli zwierząt futerkowych. Materiały te sprawiły, że przez kolejnych 6 lat spotykaliśmy się z Rajmundem Gąsiorkiem w sądzie. Najpierw zarząd stowarzyszenia został oskarżony o zniesławienie go. Według hodowcy norek zdjęcia i filmy nie zostały zrobione na jego fermie. Dla nas oczywiste było, że to kłamstwo. Widoki z jego fermy zostaną w pamięci naszych aktywistów już na całe życie. Cały proces trwał aż 4 lata, prawie 4 lata. Ostatecznie w 2018 roku sąd przyznał w wyroku, że nasze filmy i zdjęcia są autentyczne. Przedstawiliśmy dowody, które nie pozostawiły żadnych złudzeń. Choć sprawa nie dotyczyła zwierząt bezpośrednio, to był to bardzo ważny wyrok dla działania na rzecz ochrony zwierząt w Polsce. Udało się obronić śledztwo, które było i wciąż jest ważnym argumentem w debacie o zakazie hodowli zwierząt na futro. To jednak nie koniec. Hodowca, który najpierw twierdził, że materiały nie pochodzą z jego fermy, pozwał nas o naruszenie miru domowego. Choć Gąsiorek cały czas twierdził, że to niemożliwe, żebyśmy mogli zrobić zdjęcia na jego fermie, to oskarżył Pawła i Julię o wtargnięcie na nią. Dla nas sytuacja ta była absurdalna, to nie my w tej sytuacji zrobiliśmy coś złego. Nie ukrywaliśmy faktu, że jesteśmy autorami zdjęć i filmów. Według nas było to działanie w interesie społecznym. Ujawniło cierpienie zwierząt na fermie prezesa Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych. Wskazaliśmy, że śledztwo motywowane było troską o ochronę zwierząt, a także chęcią wywołania debaty publicznej i zwiększenia społecznej świadomości problemu. Sąd uznał naszą winę, ale zdecydował się na warunkowe umorzenie postępowania ze względu na fakt, że stopień szkodliwości czynu nie był zbyt wysoki, a nasza motywacja była słuszna. Po raz kolejny Rajmund Gąsiorek wyszedł z sądu z poczuciem porażki. To był dla mnie bardzo trudny i stresujący czas. Musiałam mierzyć się nie tylko z własnymi emocjami i koszmarami spowodowanymi widokiem cierpiących zwierząt na fermie, ale także walczyć w sądzie o oczyszczenie mnie z tych absurdalnych zarzutów. Jednak nawet przez chwilę nie zwątpiłam, że to, co robię dla zwierząt, jest potrzebne i słuszne. Ani wtedy, ani dziś nie mam wątpliwości. Było warto. Pomimo wieloletniej batalii sądowej nie żałujemy tego, co zrobiliśmy. Czy ujawnienie okrucieństwa powinno być karane? Według nas nie. To dzięki odwadze Julii i Pawła mogliśmy się przekonać, że warunki panujące na fermie prezesa związku są niedopuszczalne. Jak widać, w hodowli zwierząt na futra nie można mówić o jakimkolwiek dobrostanie. Mamy nadzieję, że w przyszłości prawo również będzie stało po stronie osób walczących o lepszy świat. W 2015 roku ukryte kamery zarejestrowały ubój lisów na jednej z ferm w Kościanie. Choć trudno mówić, że może to być proces humanitarny, to w tym przypadku, według naszej oceny, doszło do znęcania się nad zwierzętami poprzez niehumanitarny ubój. Okazało się, że hodowca nie miał odpowiednich kwalifikacji do uboju, co mogło znacznie zwiększyć cierpienie zwierząt oraz przedłużyć ich agonię. Lisy były zabijane w klatkach na oczach przerażonych współtowarzyszy, a ich zwłoki wyrzucano bezpośrednio obok klatek.
Skala cierpienia, która spotkała te zwierzęta, przeraziła nawet nas, aktywistów, którzy na co dzień walczą z okrucieństwem wobec zwierząt. Na podstawie tego materiału złożyliśmy zawiadomienie. Udało się. Sąd rejonowy w Kościanie skazał hodowcę na wyrok w zawieszeniu, 5-letni zakaz hodowli zwierząt oraz 5000 zł grzywny na naszą rzecz. Ten sam hodowca został również oskarżony o znęcanie się nad lisami przez utrzymywanie zbyt dużej liczby zwierząt w klatkach. Na zdjęciach z fermy zauważyliśmy, że zwierzęta są bardzo stłoczone. Hodowca nie zaprzeczył, co prawda, że w klatkach znajdowało się zbyt dużo zwierząt, ale nie zgadzał się z zarzutem, że było to znęcanie się. Bronił się, mówiąc, że po prostu urodziło się więcej zwierząt niż przewidział. To wytłumaczenie jest oczywiście absurdalne, bo wymagania wobec hodowców zwierząt futerkowych są i tak rażąco niskie, a zgodnie z prawem 4 lisom powinna wystarczać do życia klatka o powierzchni niespełna 2 m². Niespełnienie nawet tak niskich wymagań powinno być surowo karane i to nie jest tylko chwilowa ciasnota dla zwierząt. Lisy w takiej klatce spędzają kilka miesięcy swojego życia. Przepełnienie w klatkach jeszcze bardziej rodzi agresję między zwierzętami, przez co zdarzają się akty pogryzienia, a nawet akty kanibalizmu. Na tej podstawie postanowiliśmy złożyć kolejne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Sprawa dalej jest w toku, będziemy dawać Wam znać oczywiście, jaki jest jej koniec. O sprawiedliwość w sądzie czasami walczy się latami. Byłam na wielu rozprawach o znęcanie się nad zwierzętami jako świadek, oskarżyciel posiłkowy czy zwykły obserwator. Jak pomyślimy sobie o ogromnym cierpieniu zwierząt, to czasami mamy poczucie bezsilności. Wyroki nie zawsze są satysfakcjonujące. Ale widzę też, że na przestrzeni lat wiele zmienia się w świadomości ludzi, na policji, w sądach. Kary za znęcanie się nad zwierzętami są coraz wyższe, coraz częściej zapadają wyroki skazujące. My się nigdy nie poddajemy i walczymy do końca w imieniu tych, które głosu nie mają. Latem 2016 roku nasz aktywista pracował przez 2 miesiące na fermie norek w Masanowie. Za pomocą ukrytej kamery zarejestrował bicie norek przez zdenerwowanych pracowników, rzucanie o ścianę, deptanie podczas prób ucieczki czy wrzucanie za ogon do klatek. Jedna z norek prawdopodobnie nie przeżyła, kiedy pracownik rzucił nią o ścianę. Norki były pozbawione właściwej opieki weterynaryjnej, a niektóre częściowo sparaliżowane, a także z widocznymi ranami, w których wystawały kości lub z których wylęgały się larwy. Wobec tak drastycznych nagrań zdecydowaliśmy się o zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa. Po trwającym ponad rok procesie zapadł wyrok. Ujawnione nagrania doprowadziły do wyroku skazującego w zawieszeniu dla 2 pracowników fermy. Warto przy tym wspomnieć, że właściciel fermy próbował zmusić nas do zaprzestania pokazywania tych nagrań, grożąc nam procesem sądowym. Pod groźbą pozwu hodowca norek domagał się od nas usunięcia materiałów z internetu. Kolejny raz próbowano zastraszyć nas za pokazywanie prawdy. Z licznych relacji pracowników, którzy się do nas zgłaszają, wynika jednak, że sytuacja z Masanowa nie jest odosobnionym przypadkiem. Nie ma możliwości, żeby na fermach nie dochodziło do znęcania się nad zwierzętami, bo wynika to tak naprawdę z całego systemu hodowli. Kilkadziesiąt, a czasem nawet kilkaset tysięcy dzikich zwierząt stłoczonych w ciasnych klatkach kontra nieliczni, zestresowani, słabo przeszkoleni i opłacani, często sezonowi pracownicy. Nawet gdyby chcieli, to nie są w stanie prawidłowo obchodzić się ze zwierzętami. Na ławie oskarżonych powinny być więc osoby odpowiedzialne za ten stan rzeczy, czyli właściciele ferm. Pracownicy ferm także są ofiarami tego systemu, przez który garstka osób bogaci się kosztem cierpienia ludzi i zwierząt. Tak mówił o tym jeden z pracowników. Najtrudniejsze było patrzenie na mordowanie zwierząt i na bezsensowną przemoc. Norki zamknięte w klatkach krzyczą, piszczą, dla niektórych to jest podstawa, aby je bić. Jak widzicie, przemysł futrzarski bardzo starannie ukrywa to, w jak potwornych warunkach żyją zwierzęta. Gdy pokazujemy prawdę, hodowcy próbują dezinformować opinię publiczną, jednak coraz mniej osób daje się oszukiwać. Pomimo nacisków hodowców nie poddamy się. To nie pierwszy raz, kiedy stajemy się celem ataku przemysłu futrzarskiego. Wiemy jednak, że to, co robimy, jest słuszne i nawet najdrożsi prawnicy nie zmienią prawdy o cierpieniu zwierząt na fermach. Nie damy się zastraszyć, jesteśmy to winni zwierzętom. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dziś. Dzięki wielkie za oglądanie i za uwagę. Zostawcie subskrypcję i wbijajcie na otwarteklatki.pl, gdzie więcej informacji na temat naszych akcji znajdziecie. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć!